Złota Wstęga Kaczawy, czyli kolejna edycja Velobank Via Dolny Śląsk. Dziś ścigamy się ze startem i metą na rynku Złotoryi. Przed nami dwa dystanse, dystans Pro 74 i dystans Fan 54 km. Prawdziwa górska edycja i prawdziwe górskie ściganie. Bardzo dobrze, dobra pogoda, bardzo bezpieczna trasa, przewidywalna, nie widziałem żadnych dziwnych rzeczy, bardzo dobrze się jechało. Przyjeżdżam, żeby spotkać się z kolegami, żeby na co dzień się nie zaniedbać, trenować i być zdrowy. Ciężko, ale fajnie. Bardzo lubię trasę w Złotoryi. W tamtym roku już mi się tutaj podobało, więc z radością tutaj wróciłam. Trasa jak najbardziej pode mnie, bo lubię trasy, gdzie jest sporo krótkich hopek, więc tak bardziej interwałowo jechać, także fajnie. No i ciekawy finisz, bo bardzo mocno wymagający. Czasowy klasyk świetnie przygotował trasę, zamiecione zakręty, zero dziur, można było jeździć jak na wyścigu prostu, całą drogą, całą szerokością, trenować składanie się w zjazdę. Cały czas praktycznie góra-dół, dużo zjazdów, szybko. Powiem, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Ja mam 44 lata, mój syn ma 14 chyba i mogę z nim wystartować w jednym wyścigu z jednego sektora i być lepszy. Wyścig w pierwszej części na pewno trudny jest, pierwsze te 30 km właściwie jest trudny, później to już się robi szybko, bo jest praktycznie cały czas z góry. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom, rodzinom, którzy brali udział w tegorocznej edycji Złotej Wstęgi Kaczawy. Bardzo się cieszę z tego, że była organizowana mała wstęga dla dzieci, wstęga Kids. Jestem przekonany, że to będzie kontynuowane i zapraszam do najstarszego miasta w Polsce na najpiękniejsze ścieżki rowerowe, jakie tutaj mamy. Zapraszam na przyszły rok.